Dzień dobry, witam serdecznie. Konferencja pomyczona Wisła Puławy Podlasie Biała Podlaska 2-0. Prosimy kilka osób podsumujących spotkanie trenera gości. No i jeszcze raz dobry wieczór. Gratuluję, można powiedzieć, przeciwnika, tak? Z pobiedą. No powiem tak, że pierwsza połowa była bardzo dobra. No i drugą grali do bramki, do pierwszej bramki. A tam już poszła, rozumiem, tak? Пошла такая анархия у нас, трохи хотели шибче шерить брамку, и молодая дружина не имеет той досвященности, чтобы просовывать все 9-10 минут. Нам остается только робить працу, тренироваться и идти далее. Добро, что у нас есть, мы мам еще час, целая зима, на это надея. А так, просуем, идем далее. Дзенькую за меч. Ну и удачи далее. У нас трошки иные задания на сезон у нас. Так, разумеем, да? Трошки иные, но пойдем трошечки иные. Кедыши мы сделаем то же самое. Будем надеяться. Витам сердечно. To oczywiście dziękuję trenerowi, ale i również życzę powodzenia w dalszych meczach. Dla nas, dla mojego zespołu, to przede wszystkim numer jeden to było dzisiaj zwycięstwo, zdobycie 3 punktów, ale również stawialiśmy sobie pewne rzeczy, pewne zadania na ten mecz, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie 3 dni. Pierwsza połowa, to podkreślił, była no w ogóle cały mecz był w dobrym tempie, jeśli chodzi tutaj o poziom trzeciej ligi, to naprawdę obydwa zespoły starały się grać do przodu, stwarzać sytuację i gdzieś tak troszeczkę tą kontrolę straciliśmy po 25 minutach. Przez złe poruszanie, ale to mówię, to już jest moja głowa, żebyśmy no, do tego więcej już nie dopuścili, bo zagraliśmy na pierwszą połowę na dwóch napastników, ale mówię, no, troszeczkę w obronie mniej popracowali niż mieli. I dlatego ta zmiana po przerwie, kiedy Michał Zuber wszedł i tak naprawdę zaczęliśmy już utrzymywać się przy piłce więcej, aczkolwiek za mało na tyle, żebym był tutaj aż tak zadowolony, ale gratuluję swoim chłopakom, bo zostawili bardzo dużo zdrowia, chcieli od pierwszego dnia pokazać się z jak najlepszej strony. Mówię, może dzisiaj wszystkiego jeszcze nie pokazali, bo znamy ich i wiemy, że powinien ten zespół grać o wyższe cele, ale mówię, kroczkami do przodu. Tyle, także dziękuję. Jakieś pytania? Chciałem zapytać trenerze. Widzę, że są stawiane takie bardzo indywidualne zadania. Bardzo mi się podobało, mam ten przywilej, że jestem przy ławce, że dla Wojczuka takie zadanie, jeszcze masz jedno małe zadanie, jeżeli teraz stracisz piłkę, to zejdziesz. Tak motywuje pan indywidualnie. Nie, w kategoriach żartów oczywiście, bo to nie o to chodzi, ja nikogo nie straszyłem, mnie nikt nie straszył, nie w tym rzecz, tylko widziałem, że jest już też zmęczony, dlatego też mówię, no cały czas jeśli będziemy, mówię, głaskać się, to się zagłaskamy. Troszeczkę tak, żeby go pobudzić, myślę, że mówię, no zostawił dużo zdrowia, było widać, nie wszystko mu wyszło, ale nawet w ostatniej akcji gdzieś, kiedy mógł dograć, znaczy chciał dograć i no to było widać, że bardzo chce dla zespołu, to myślę, że na tym bym zakończył. Okej. Okay.